10 najgorszych książek, 10 topowa dycha. Topowa dycha to czołowy kanał, który zajmuje się ciekawostkami. Książka topowa dycha to 100 faktów w 10 kategoriach. Ogólnie jest spoko, tylko że 100 faktów to wcale nie tak dużo jak na książkę. To po pierwsze, a po drugie, to po prostu zwykły skok na kasę. Absolutnie nie krytykuję tutaj topowej dychy. Robią materiały na poziomie, jednak jeśli już się łapią za książkę, mogli wycisnąć coś więcej niż tylko 100. I dlatego myślę, że z Robili to tylko po to, żeby zarobić i dlatego trafiają na tę listę. 9. Kajko. Kajko pierwszy raz szczerze opowiada o swojej drodze na YouTube'a. Pasjach i o tym, co go ukształtowało. Z tej książki dowiecie się, jak przeszedł ze sportu do e-sportu, kulisach pracy na YouTubie i przyjaźni. Tak brzmi oficjalny opis tej książki. Ja ogólnie jestem za tym, żeby ludzie, którzy coś przeżyli czy osiągnęli, pisali swoje książki, opowiadali o sobie i przedstawiali swoje przemyślenia. Są osoby, których bardzo chętnie bym poczytał. Przeczytałbym książkę Maćka Dąbrowskiego, chociaż ona raczej nie napisze książki, kto zna jego twórczość, wie dlaczego. Oto książka która odmieni twoje życie. W końcu pierwszy raz sięgniesz po coś, co ma litery. Wow! Kup wspomnienia, anegdotki i złote myśli youtubera. Chętnie bym poczytał Karionera. Wiecie, lofciam wszystkich, lajkujemy Facebooki, takie jakieś tam inne badziewie. Albo Czarodzieja, który jest tak nielubiany, a ja go na przykład lubię. My nie mieliśmy Facebooka, my mieliśmy trzepak. My nie podawaliśmy rodziców do sądu, my dostawaliśmy w Pierdol. Za pisanie łapią się jednak osoby, których życiowym sukcesem jest granie w gry. Serio to ja mogę w takim razie napisać trylogię. Poza tym są to książki biograficzne, co może przeżyć 20 latek. Rozumiem, że to są książki, w których opisuje się swoje poglądy, albo jakieś zjawiska, którymi się ktoś interesuje, no ale biografie wieku 20 lat. 8. Dominik, uwaga, ostrzeżenie: jeśli nie tolerujesz dominujących i zaborczych mężczyzn, Dominik nie jest dla Ciebie. Jeśli nie lubisz pewnych siebie kobiet, które są zimnymi sukami, Dominik nie jest dla Ciebie. Jeśli nie lubisz postaci, które nie potrafią utrzymać nerwów na wodzy, Boże, co ja czytam. Tak, to opis tej książki. Naprawdę muszę jeszcze komentować, naprawdę. 7. Elementarz stylu. Książka jest mniej więcej o tym, jak dobrze robić zdjęcia na Instagrama, a napisała ją Katarzyna Tusk. Tak, ta Katarzyna Tusk. Córka naszego uwielbianego i szanowanego w całym kraju Donalda. Jaka będzie jej następna książka? Jak antypisowsko rozebrać się na Snapchacie? Jak tworzyć liberalną politykę Facebooka? A może jak okraść Polaków w kilka lat? A nie to tatuś. Powiedzmy, że od osoby, która pochodzi z takiej rodziny, wymagałbym trochę więcej niż książki o modzie. Sorry. 6. Trening życia. Popatrzmy na autorów książki, a teraz pomyślmy, czy ta książka może być dobra. OK, dajmy jej szansę. Przeczytajmy kilka najlepszych fragmentów owej książki. Pamiętaj, że w życiu masz zawsze dwie opcje i dwie odpowiedzi tak lub nie. A nie powiem głębokie dobra, może inny fragment. Nieodpowiednio dobrana dieta to taka, której zadaniem jest zniszczyć kilogramy, a nie zbudować świadomość że jak moja dieta to kebaby i czekolada i mam świadomość fajnie, nie? dobra, ostatnia próba. Czasami prawdziwa radość życia i miłość do świata kryje się za tym najbardziej stromym zboczem góry. Co 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 najbardziej stromym zboczem góry wychodzi na to, że żeby dotrzeć do owej miłości trzeba zejść w najbardziej stromym miejscu, czyli chyba jest najłatwiej po tym zejść i najszybciej nie. 5. Justin Bieber, powrót na szczyt, Little Monster 96, za co kochamy Justina. Muszę to komentować? Co ja mam o tym powiedzieć? Kto inny wpadł na pomysł wydania książki o tym, dlaczego kocha swojego idola? Może to ten magiczny dotyk ręki? To są moje. Ja, do... ja, ja dotknęłam Justina Bivera i. I jakby. Ja nie wierzę, że ja dokonałam tego. 4 Pokemon Go niezbędnik gracza. Marcin Dubiel prowadzi na YouTubie kanał, który śledzi ponad pół miliona widzów. Możecie go spotkać także na Instagramie i Snapchacie, a przede wszystkim w miejscach, gdzie IQ ludzi spada poniżej zera. Nie będę mówić, że to głupia książka, o nie. Powiem po prostu, że to kolejny skok na kasę. 3.50 twarzy Greja, czyli jedna z najgorszych książek w historii opowiadająca historię prostytutki, która za życie w luksusie oddaje się zboczonemu sadyście. Ogólnie to brzmi nieźle. Tylko nie do końca się udało. W sumie materiał na książkę naprawdę świetny, tak zdałem sobie teraz tego sprawę. Ale jakie jest wykonanie, wiecie sami. Dwa Wszystkie odcienie Czerni i mamy kontynuację Szału na 50 twarzy Greja. Wszystkie odcienie Czerni to książkę Ilony Felicjańskiej, modelki. Modelkę i erotyk, wiecie co to oznacza? Wszystkie odcienie Czerni to polska wersja 50 twarzy Greja opowiadająca historię świata, w którym nie ma 50 twarzy Greja, ale główna bohaterka chce wydać 50 twarzy Greja. Super, nie? Według lubimyczytać.pl 3 gwiazdki na 10. Brawo! Jeden after płomień pod moją skórą, co może być gorsze od 50 twarzy Greja i kopii 50 twarzy Greja? Kopia 50 twarzy Greja, w której głównymi bohaterami są wokaliści One Direction. Jeśli 50 twarzy Greya to erotyk dla kur domowych, to after jest erotykiem dla gimnazjalistek. Dziękuję. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. W komentarzu napiszcie, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć.